mam kolejny sygnał. Idę sobie i obserwuję te wszystkie nierówności. Nagle wykrywacz sygnalizuje mi. My już w drodze do Piotrkowa Trybunalskiego. Jedziemy na walne zgromadzenie Polskiego Związku Eksploratorów. Jedziemy reprezentować nasze stowarzyszenie, czyli Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Zabieram się za montaż wykrywacza metali, no i uciekam w teren na poszukiwania. Na dzisiejszą wyprawę z wykrywaczem Rutus Versa celowo wybrałem się na pole miejskie, które jest bardzo zaśmiecone. Spodziewam się tutaj bardzo dużo różnorodnych sygnałów, w tym no oczywiście tych, które mnie interesują, ale to też jest taki poligon doświadczalny dla wykrywacza metali, który dzisiaj sobie wziąłem na testowanie. Pole jest przechodzone przez innych poszukiwaczy, natomiast jeszcze mam tutaj jakieś sygnały, które będę kopał. Sygnał jest praktycznie na wierzchu, zobaczcie, taki malutki guziczek, a dźwięk sympatyczny. Także wśród tych śmieci Versa już wyłapała swój pierwszy sygnał. Taki drobiazg, a dźwięk przyjazny dla ucha. Malutki guziczek. W miejscu, gdzie prowadzę poszukiwania, była kukurydza. Pole takie bagniste, ale już przeschło i można swobodnie prowadzić poszukiwania. Mam tutaj kolejny sygnał ID 4750 parę, tak mi skacze. Zobaczymy, co tutaj w tym dołku będzie. Gdzieś tutaj jest ten sygnał, gdzieś mi tu uciekł. Gdzieś mi tu uciekł, gdzieś tu jest. Zaraz go tu. Tutaj bardziej. A, jest już. Już wam pokazuję, co to jest. Jest to plomba ołowiana. Taki pewny, konkretny sygnał był. Zaraz podpatrzymy, czy ona jest opisana, czy czysta. Widać jakieś pozostałości napisów, a bardziej niedociśnięte napisy z lakownicy, która dociskała ten fragment ołowiu. Podłożymy jeszcze tą plombę pod sewkę. Zobaczcie, jak wykrywacz reaguje na tego typu znajdki. Udało mi się ją wyłuskać wśród żelastwa, pomimo że miejsce schodzone. Podczas dzisiejszych poszukiwań wybrałem sobie program Pole. Do programu tego przypisana jest częstotliwość 14 kHz, czyli taka, powiedzmy, bardzo uniwersalna. Wykrywacz będzie też głęboki, ale też i bardzo czuły na drobne przedmioty. Bardziej w tym miejscu interesuje mnie ta czułość i wrażliwość wykrywacza niż sama głębokość, bo na polach ornych no niestety dużych głębokości nie uzyskujemy, zwłaszcza na polach ornych. Mam kolejny sygnał. Idę sobie i obserwuję te wszystkie nierówności. Nagle wykrywacz sygnalizuje mi coś tak niepewnie. Podpatruję tutaj na ID 36. No to 36, niska wartość. Przy tych wartościach wskazania wykrywacza to jest jakaś folia, jakaś blaszka cynkowa, ale niekiedy też coś ciekawego, jakieś cienkie sreberko. Przemiatam jeszcze raz, patrzę i nie dowierzam, co tu leży. Sami zobaczcie, tutaj sobie leżakuje, zobaczcie,
Prawdopodobnie będzie to cienkie sreberko, ale to podczyścimy i zobaczymy, czy dobrze jako jarzy. Zobaczcie sami. Pokażę wam jeszcze, jak wykrywacz się zachowuje, jak widzi tak cienką srebrną monetkę. A ja tam się cieszę, bo pomimo, że jeszcze nie wiem, co to za połówka srebrnej monety, no to radość niesamowita, bo na tych polach, gdzie chodzę, naprawdę występowały ciekawe monety, ale to były dawne lata, pole znane, wiele osób tu przyjeżdża, ale coś i jak widzicie zostaje też dla mnie. Także tylko się cieszyć. Sygnały, to jakiś guzik, proszę o zobaczcie, jakiś drucik, fragment od jakiegoś chyba zegarka, kolejny guzik, no i jakiś tam stopek prawdopodobnie ołowiu, no i ta blomba, ale to ją znalazłem wcześniej, także pomału sobie punktuję i zbieram sygnały z tego pola. Na razie nic nie udało mi się znaleźć większego, ale nie spodziewam się jakichś większych sygnałów, ponieważ one na pewno już są wyzbierane, aczkolwiek jak to na polu. Pole zawsze może zaskoczyć. Tutaj jest jakiś ciekawy sygnał. Zobaczymy, co to jest. Mam to już tutaj w garści. A niestety kolejna blaszka, tych blaszek i drucików w przeciągu ostatnich 15 minut sporo znalazłem. Kolejnym sygnałem, jaki udało mi się wykopać, to dwa feningi. Bardzo stara moneta, bo z roku 1912. Cieszę się, że coś na tym polu jeszcze udaje mi się znaleźć. Według mnie wykrywacz jest bardzo skutecznym detektorem. Pod koniec poszukiwań jeszcze przyspieszyłem go, tak aby lepiej reagował na te zmieszane sygnały, które tutaj są. Na dzisiaj muszę kończyć poszukiwania, ponieważ jedziemy z Ewelinką do Piotrkowa Trybunalskiego na walne zgromadzenie Polskiego Związku Eksploratorów. Oczywiście po powrocie wrócę na te pole, myślę, że w towarzystwie Ewelinki. No i oczywiście dalej będziemy prowadzić poszukiwania. Ja dalej będę uczył się pracy z tym detektorem. Miejmy nadzieję, że będę mógł wam za każdym razem przekazać coraz więcej informacji. Dzisiejsze poszukiwania ustawiłem od fabrycznych praktycznie ustawień, bo wykrywacz jest prosty, skuteczny. Po wyciągnięciu z kartona już można praktycznie go użytkować. Niewielkie trzeba zrobić tylko korekty. Jeżeli ktoś nawet nie chce, to z automatu już może chodzić z tym detektorem. Liczę na to, że jak wrócimy tutaj następnym razem, wypróbuję inne ustawienia i okaże się, że jeszcze coś tej ziemi tutaj więcej zalega i czeka, aż ja to odkryję. A tymczasem jadę do domu, czeka tam na mnie.
Ewelinka czeka, ponieważ jedziemy do Piotrkowa Trybunalskiego. Wyruszyliśmy już w trasę do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie, jak wcześniej wspominałem, odbędzie się walne zgromadzenie Polskiego Związku Eksploratorów. Jedziemy tam reprezentować nasze stowarzyszenie, czyli Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej. Jedziemy tam, żeby oddać głosy we właściwych sprawach i na właściwe osoby, ale jedziemy również też podpytać, jak wygląda wdrożenie aplikacji, ponieważ już lada chwila, 1 maja, wchodzi nowelizacja ustawy o ochronie zabytków, która przewiduje łagodniejsze, czy takie bardziej... Lepsze dla nas. Prawo. W związku z tym, będąc tam na miejscu, porozmawiamy z odpowiednimi osobami, które mają jakąś wiedzę i oczywiście wszystko Wam przekażemy. Jedziemy, przemierzamy trasę. Trasa przed nami to blisko 300 km, ale jedziemy sobie spokojnie. Zwiedzamy i wyglądamy, czy na polach nie ma jakichś tam detektorystów. Skręć w lewo, następnie skręć w prawo. I dotarliśmy już na miejsce. Hotel Górski. Miejsce, gdzie odbywa się walne zgromadzenie. My już po walnym zgromadzeniu, niestety nie udało nam się zarejestrować całego materiału. Jak wrażenia po walnym zgromadzeniu Polskiego Związku? Byłam krótko. Eksploratorów. No bo z Hanią to wiadomo, ona mówi, że to jest nudne i to nie jest dla niej, więc szybko się zmyłyśmy i dlatego nie mam żadnych wrażeń. Natomiast ja uczestniczyłem praktycznie w całości walnego zgromadzenia, bo mnie wszystko interesował mnie przekaz zarządu, przekaz prac, które wykonali dla nas na rzecz polskich poszukiwaczy i tutaj jako przedstawiciel naszego stowarzyszenia przede wszystkim serdecznie dziękujemy Polskiemu Związku Eksploratorów, że poświęcili praktycznie cały rok na to, żeby coś zmienić głównie w przepisach. Udało się, chwała wszystkim za to. Od 1 maja wchodzi nowelizacja ustawy o ochronie zabytków. No i oczywiście dla nas, co dla nas poszukiwaczy, to oznacza, że będziemy mogli w łatwiejszy sposób prowadzić amatorskie poszukiwania z wykrywaczem metali. Wyjście będzie odbywało się na zasadzie zgłoszenia. Zgłoszenie będzie poprzedzone zgodą właściciela gruntu. Wszystko będzie się odbywało poprzez aplikację lub w inny sposób. Dzisiaj jeszcze tego nie wiemy, ponieważ trwają prace i rozmowy na temat kształtu tej aplikacji. Miejmy nadzieję, że od strony tutaj prawnej i urzędniczej no zdążą pracownicy to wykonać. Jeżeli nie, no to ustawa i tak wchodzi, ale w jaki sposób będziemy to zgłaszać, to się okaże, ale poczekajmy do tego 1 maja. Także ogrom pracy członków PZE, wszystkich stowarzyszeń, które należą w struktury Polskiego Związku Eksploratorów. Także serdecznie Wam dziękujemy. Dziękujemy Wam jako poszukiwacze i jako też stowarzyszenie, które trudni się profesją historyczno-poszukiwawczą. Także serdecznie Wam dziękujemy i czekamy na kolejne informacje, kolejny zjazd. Oczywiście walne zgromadzenie to też możliwość spotkania się z ludźmi, wymiana doświadczeń, opinii na różne tematy.
tego nigdy nie braknie. Też jest integracja. My akurat nie mogliśmy zostać do końca, ponieważ musieliśmy zjechać bardziej na południe Polski, odebrać psiaka, którego mieliśmy zamówionego, a de facto miał przyjechać na walne zgromadzenie. Natomiast naszemu koledze popsuło się auto i nie mógł dojechać. Także myślę, że chłopacy i dziewczyny miło spędzili ten popołudniowy czas po walnym zgromadzeniu. Hania by nam nie dała żyć, jakbyśmy zostali, a nie pojechalibyśmy po pieska. No, w następnym filmiku będziecie mogli zobaczyć naszego nowego pieska. Chcemy go przyzwyczaić do wyjazdów z nami. Chcemy, żeby uczestniczył w poszukiwaniach, wszelkich wyjazdach. Po prostu, żeby z nami był. Zdjęcia pieska możecie obejrzeć na naszej grupie rodzinkadetektorystów.pl. Jaki to piesek? Border Collie. Border Collie. Bardzo mądry. Tutaj już gro poszukiwaczy posiada takiego pieska, który też no jest partnerem czy kompanem do poszukiwań. Piesek pochodzi z hasiakowej zagrody, także jeżeli ktoś by szukał takiego pieska, jak będzie widział go w naszych filmach czy na jakichś zdjęciach, to polecamy hasiakową zagrodę. Katarzyna i Dariusz prowadzą zagrodę, hodowlę psów, ale też hodowlę owiec, z którego wytwarzają przeróżne sery i wyroby, które Wam serdecznie też polecamy. W dzisiejszym odcinku to by było już tyle. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Polskiemu Związkowi Eksploratorów i wszystkim poszukiwaczom, którzy przyczynili się do zmiany ustawy i osobom, które też pewnie nie są związane z poszukiwaniami, a mają duży wpływ, a których nie znamy personalnie z imienia, nazwiska. Także serdecznie dziękujemy. Oczekujemy wejścia nowelizacji ustawy. My też będziemy swobodnie mogli ruszać się po kraju, nagrywać Wam więcej filmów, oczywiście za zgodą i w myśl ustawy, czyli wszystko prawnie i legalnie. A tymczasem, kończąc ten film, wybieramy się dalej na poszukiwania. Ja będę kontynuował poszukiwania z wykrywaczem metali Rutus. Ewelinka wybierze sobie któryś, który będzie jej wygodny. No jedziemy też pieska wyprowadzić, niech się uczy pola, niech się uczy wszystkiego. Także serdecznie Wam dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.